No, z samego rana tutaj już mi Patrycjusz zaczął piać. Przystojniak. No, niestety Kacperek musi być na zewnątrz. Dzień dobry, witam wszystkich. Z samego rańca dzisiaj kureczki. Tutaj przyszłem zobaczyć, co się dzieje, czy mają wodę na bieżąco, bo tu już wodę puściłem, a to potrafi mi się też zawiesić ten automacik. No tu jego widać. I nieraz się woda przeleje, ale widzę, że już się ustabilizowało wszystko. Wodę mam ze studni, poprowadzona jest na sad. No i oprócz tego, że na przykład kurki dostają to stałe pożywienie do tych paśników, ja im próbuję tutaj rozsypywać też na, jak jest oczywiście sucho, nie? Na ziemię, na tą posadzkę tutaj. Owies. Owies poprawia nieśność kurek. Ja tu im mówię, nie jestem fachowcem, nie bierzcie przykładów ze mnie, bo ja to mogę po prostu źle wszystko robić, tak? No ale, słuchajcie, no, 25-28 jajek dziennie. No to już jest nieźle, a ta nieśność u mnie była bardzo kiepska przez zimę, bo kurki miały cały czas mokro. Musiałem tutaj im coś porobić. I udało mi się to teraz opanować. No bo to już trochę obeschło teraz. Tam też robiłem w poprzednim filmiku, to możecie sobie zobaczyć, jak robiłem obejście dla kózek. Też musiałem rów wykopać, rurę przepustową wsadzić. Mamy jeszcze to błoto, ale to już się ładnie stabilizuje. No luty to jest, wiecie, no w tym roku to jest bardzo ciepły. Tuje mi, zobaczcie, tuje mi zaczęły rosnąć. One już straciły ten, tą bordową, bordowy kolor i one już idą w zielone, bo na zimę to one takie w bordo wchodzą, tak szarzeją troszeczkę, a teraz już tuje są zieleniutkie i już pędki nowe widzę, że puszczają. Kurki, tutaj, zobaczcie, 2 tygodnie już mam tą słomę tutaj. Jak podniosłem tutaj na tych paletach, to już mają sucho te kurki. W tym tygodniu, w sobotę, tą słomę wyrzucę. Oni dosyć tej słomy ubywa. One tą słomę też jedzą, tak? One sobie tam dziubią i tą słomę tak samo jedzą. Cały czas coś tam mają do roboty. Tu za wiele terenu tego nie mają. Ale na razie nie chcę ich wypuszczać na sad, bo nawet już trawa mi zaczęła tutaj rosnąć. Zbobrowany ten sad jest troszeczkę w tym roku, no bo to dużo tutaj było robionych prac ziemnych. I może puszczę jeszcze następny filmik dla przypomnienia, jak ja robię tutaj to swoje zboże, nasze zboże. Zobaczcie, jak mi wychodzi teraz na tym młynku. Ja mam młynek, ale zawsze będę powtarzał, że zgniatak jest lepszy. Tylko na zgniataka wtedy chciałem kupić, to był za drogi, taki jak ja chciałem kupić, żeby nie kupować jakiegoś byle czego. No i młynek mi się trafił i drobno mi mielił, ale sito nowe kupiłem. Znaczy blachę taką. O, widzicie? I teraz mam tutaj sito 8 mm i bardzo ładnie mi mieli. Już nie ma tej takiej drobnej frakcji. Kukurydza. Ja mam okazję kupić właśnie taką kukurydzę czerwoną. Ona jest przeznaczona do gołębich, ona jest słodziutka, energetyczna, także tutaj kurki bardzo chętnie ją jedzą. A tutaj jest właśnie z 8 ziaren, 8, czy tam nie wiem, z 10 chyba już nawet teraz, 10 składników ma tam moja pasza. Nie karmię paszą kupną. Nie będę karmił paszą kupną. Na początku tak robiłem, ale teraz już powiedziałem, że nie, bo po prostu ja nie wiem, co w tej paszy jest. A wiecie, co się dzieje teraz ze zbożami i z tym napływem żywności ze wschodu. Także nie wierzę, ja nikomu już nie wierzę, a na pewno nie korporacjom. Korporacje nie dbają o ludzi. Tak mogę powiedzieć, no, z tego, co tam piszą i mówią, to nie wierzę po prostu im. Oni korporacje są typowo nastawione na zysk, a my, amatorscy uprawiacze, nasze hodowcy kur, my dbamy o jakość, a nie o zyski, tak? Tu jakość jest dla nas najważniejsza, bo jajko hodujemy dla siebie, a przy okazji odstępujemy to swoim znajomym. No, lekorny mi zaczęły się bardzo ładnie nieść, tak narzekałem przez zimę, w ogóle mi się nie niosły, chyba przez 3 miesiące w ogóle się nie niosły, no i teraz znowu zaczynają się nieść. Troszeczkę jak obecnie jeszcze bardziej to te kurki wypuszczę,
żeby mi tutaj wyrównały teren, bo wiecie co, że kurki wyrównają teren. Takie bodki jak tutaj mam, tego grabkami nie idzie wziąć, bo to jest wszystko takie trochę gliniaste. Tutaj mówiłem, że kamienia przywiozę i przywiozę tego kamienia, ale nie da się tutaj niczym wjechać, jakimś ciężkim transportem. Musi obesnąć i ten kamień dopiero wyląduje, nie wiem, wiosna jak będzie sucho. Bo tam próbowaliśmy nawet wjechać innym samochodem, to nie dało się za bardzo od tamtej strony. A znowu, żeby tutaj przewozić to w taczkach 150 czy 200 metrów, bo tak mam odległość od drogi, no to trochę by było bez sensu i dużo pracy niepotrzebnej. Także poczekamy. A kurki wypuścimy tutaj i one to wszystko wyrównają. Szklarnie już są praktycznie przygotowane. Ja wam coś powiem, ja szklarnie przez zimę to namaczam cały czas. Bo tutaj ta ziemia może być też taka, za bardzo się wysuszy, ale ja cały czas to podlewam. No stop, jak tylko ciepło się robi, to puszczam hydropor tutaj na sad i cały czas tą szklarnię podlewam. No tutaj to już kapusta, zobaczcie. To już końcówka kapusty, jest tam, zostało mi za 200 kilo może, ale to kurki bardzo chętnie jedzą, oskubiemy ją i... Ale te liście z kapusty stąd wywalam, tak? Bo to zakwasi mi mocno glebę tak samo. No i ten gnój, który tutaj właśnie był przeznaczony na tą stronę, bo tutaj jeszcze nic nie było robione, nie było kultywowane, nie było przekopane. Dobra, to tak mogę z samego rana dzisiaj powiedzieć. Pomidorki posadziłem i ogórki. Trochę późno w tym roku, bo ja zawsze tak na początku lutego to robiłem. Ale grzałem te szklarnie, to w ogóle się nie opłaca tego robić. To by musiało być grzane non stop. I zobaczcie, tutaj były kurki wcześniej, tu przewobrowane. I niestety minusem jest tego, jak kury są w szklarni, że później nam wszystko rośnie, tak? Tu każde ziarno, każde zboże mi urośnie, które dostały kurki. No i trochę też się zachwaszcza to. Na ten, ale tutaj ja mam jeden sposób dobry, później to przed samym sianiem czy sadzeniem to przeoram jeszcze raz, przekopię i flizy nie nakładę. Flizy ja w tamtym roku miałem na słomie, też jest dobra sprawa na słomie, ale jednak mi te kwasy wychodziły, a teraz mam flizalinę, jeszcze została mi sprzed 2 lat, to ją tutaj rozłożymy. I pod flizelinią bardzo fajnie to wszystko wychodzi. No a tutaj podwórko zbobrowane, ale rów zrobione. Rów zrobione i tutaj będą kozy. Ale zanim tu będą kozy, na tym wybiegu to puścimy kurki. No ale to zanim kurki pójdą, to tutaj musi też trochę obesnąć. Już ładnie ten rów mi o 2 dnia to wszystko. To jest, jestem już zadowolony, bo to jest trochę jednak tej pracy poświęciłem tutaj na to, ale będę miał spokój. Jak to wszystko mi się ładnie już odsączy, trawą porośnie, a trawę będziemy siać, tutaj to będę miał spokój. Bynajmniej na jakiś czas. Zobaczymy przy ulewach, jak to będzie. Ale wiem jak było, że to mi wierzchem wszystko płynęło. A teraz ten rów jest zrobiony do rury przepustowej i idzie na drugą stronę działki. Tam i tak zlewnia była, i tak zlewnia była. Dobra, tyle co chciałem powiedzieć na temat kurek i mojego sadu. Zobaczymy, jak będzie w lato. Słuchajcie, tu jest przepięknie. Tu jak się wszystko porośnie, zagai, jak to chłopaki moje mówią, no to jest przepięknie, aż przyjemnie tu przychodzić. Warto nieraz poświęcić troszeczkę pracy, żeby później tutaj sobie przyjść i odpocząć sobie, odcesować się na takim sadzie. Dla mnie to jest leczenie nerwów po prostu, leczenie tej psychiki na takim sadzie. Tu człowiek zapomina o wszystkim, o całym doczesnym życiu, zajmuje się tym i podziwia i korzysta z efektów swojej pracy. Dziękuję, na razie i pozdrawiam.